Witam Państwa 8 kwietnia 2024 roku. Demokracja to jeden z typów ustroju państwa zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy. Wczoraj ten udział wykorzystało nieco ponad 39% obywateli. Zapraszam na program Ecovision TV. Wybory samorządowe za nami. W województwie opolskim o stanowiska prezydentów, wójtów i burmistrzów ubiegało się 193 kandydatów i kandydatek. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, w wyborach samorządowych wczoraj do godziny 17 frekwencja w województwie opolskim wynosiła nieco ponad 35%. W ponad 20 gminach kandydaci nie otrzymali wymaganej większości głosów i 21 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów. W Opolu ponad 82% wyborców poparło Arkadiusza Wiśniewskiego. Do opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego wciąż docierają protokoły z danymi, które są sprawdzane przez komisarzy i wprowadzane do systemu. Więcej na temat wyborów w jutrzejszym wydaniu Rozmowy przy oknie, której gościem będzie dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu podpisana została umowa dotacyjna na przebudowę i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz modernizację bloku operacyjnego. W ciągu dnia będą te zmodernizowane pomieszczenia służyć dla pacjentów w izbie przyjęć. To jest naszym wąskim gardłem. Jest bardzo dużo pacjentów przyjmowanych w naszym szpitalu, więc chcemy poprawić warunki oczekiwania na przyjęcie i przyjęcie samo. Czyli będą też dodatkowe gabinety konsultacyjne, system kolejkowy w ramach tej inwestycji. Druga dotacja dotyczy modernizacji bloku operacyjnego. To jest warunek bezpiecznego funkcjonowania 24 godziny na dobę wykonywania zabiegów operacyjnych. Od kilku lat już regularnie wspieramy rozwój tego szpitala. No, między innymi jesteśmy w tej bardzo ważnej dla szpitala onkologicznego i szpitala wojewódzkiego części, czyli w łączniku i w nowej sali konferencyjnej. To było coś, co było marzeniem zarówno dyrektora Staszewskiego, jak i pani prezes Renaty Rumondzido, żeby coś takiego powstało. I tak naprawdę to rozpoczęło kolejne bardzo ważne procesy inwestycyjne i dzisiaj jesteśmy też w takim momencie, że kolejne dwie dotacje na szpitalny oddział ratunkowy i na doposażenie bloku operacyjnego, dlatego że jeżeli nie jestem w stanie zbudować motywacji dla lekarzy poprzez wpływy finansowe bezpośrednio dla nich, to chcę tworzyć takie warunki, żeby lekarze widzieli, że na Opolszczyźnie już można leczyć bardzo specjalistycznie, na najwyższym poziomie technologicznym, że jak to kiedyś mówiłem, że nie musimy, jeżeli chodzi o problemy onkologiczne, jeździć do Gliwic, bo mamy tutaj w Opolu, że jeżeli chodzi o sprawy kardiologiczne, nikt nie musi nas odsyłać do Zabrze, bo mamy świetnych lekarzy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. I nie chcę też powiedzieć, że jesteśmy samowystarczalni, ale już jesteśmy na takim poziomie, kiedy możemy o sobie mówić, tak, my jesteśmy tymi podmiotami leczniczymi, które takie usługi świadczą. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu została otwarta wystawa pod tytułem Koronacja. Wystawa Koronacja jest wystawą, która poświęcona jest kobietom z problemami nowotworowymi. I wystawa ta przebyła już początek swojej drogi, rozpoczynając tą drogę od Bielska-Białej. My ją mamy bezpośrednio z Senatu, w którym cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Czeka ją podróż po całym świecie, w wielu miejscach, w wielu miastach. A cieszę się ogromnie, że tak szybko mogliśmy dotrzeć tutaj do Opola z tą wystawą. Bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej Opolan zobaczyło tą wystawę, ponieważ ma ona w sumie bardzo dużo też symboliki. Kobiety, które mają problemy z nowotworami, zostały ukoronowane pięknymi koronami z kwiatów. Koronami, które z jednej strony symbolizują siłę, moc, sprawczość, a z drugiej strony kwiaty, tą delikatność, wiotkość, tą potrzebę ciepła. W związku z tym wydaje mi się, że ta symbolika i fakt obecność tych kobiet w naszym życiu, gdzie niemalże każda rodzina w jakiś sposób, bliższy, dalszy, dotknięta jest nowotworem, myślę, że będzie bardzo bliska i bardzo dobry znajdzie się, spotka się z bardzo dobrym odbiorem tutaj Opolan.
26 lat temu mieszkańcy województwa opolskiego wyszli na ulicę, aby przeciwstawić się zamiarowi likwidacji województwa opolskiego. W minionym tygodniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyła się prezentacja filmu pod tytułem Brońmy swego opolskiego, wyprodukowanego przez Opolską Fundację Filmową. 11 listopada 1997 roku powstał rząd Jerzego Buzka. Koalicja AWS i Unii Wolności zapowiedziała cztery fundamentalne reformy. Jedną z nich była reforma administracyjna likwidująca 49 województw. Towarzysząca jej naprawa finansów publicznych. Mieszkańcy województwa przystąpili do walki w obronie województwa, ale walki poprzez argumenty. Dzięki ludziom, którzy w to się zaangażowali, stworzyli instytucję polegającą na Komitet Obrony Województwa, zarazili tą ideą mieszkańców, tak się zaczęło i to przyniosło efekty. Możemy głośno powiedzieć, że osoby, które tworzyły komitet, które przekonały mieszkańców regionu do walki o zachowanie województwa, żyją. Te osoby są wśród nas, te osoby są energiczne i wydaje mi się, że te osoby również staną w pierwszym rzędzie po to, żeby województwo zostało. W grudniu 1997 zwyciężyła forsowana przez ministra Michała Kuleszę koncepcja 12 regionów bez Opolszczyzny. Celem naszym było to, żeby Opolszczyzna stała się regionem. I w różnych kręgach, w różnych środowiskach propagowaliśmy tą ideę. Ludzie to szybko podłapali i taka śnieżna kula powstała i praktycznie bez względu na poglądy polityczne, na różnorodność, na mniejszości etniczne, wszyscy przystąpili do obrony. Tysiące ludzi, więc w tym też harcerze, których reprezentowałem. Odzew harcerzy był natychmiastowy. Kilkanaście tysięcy członków opolskich chorągwi ZHP włączyło się aktywnie w akcję obrony Opolszczyzny. Wieść o powstaniu okopu rozeszła się po regionie lotem błyskawicy. Przybywało ochotników różnych profesji. Województwo opolskie kształtowane było przez wieki, było w różnych zaborach, było w różnych ustrojach i tak naprawdę region jako województwo powstał po II wojnie światowej. Opolski łańcuch nadziei zrobił ogromne wrażenie. Tydzień po nim, 14 czerwca 1998 roku, Opole odwiedził prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zdecydowanie poparł mieszkańców Śląska Opolskiego. 3 lipca prezydent Kwaśniewski zawetował przyjętą przez parlament ustawę o utworzeniu 15 województw. Opolscy żacy na tegoroczne Piastonalia otrzymali z Urzędu Marszałkowskiego dotację, która w znaczący sposób wspiera organizację studenckiego święta. Tegoroczne Piastonalia, które odbywać się będą na Politechnice Opolskiej, a właściwie w mieście Opolu, to wydarzenie coroczne. Wspieramy inicjatywę kwotą 48 tysięcy, aby studenci mogli bawić się, ale też aby mogli spotkać się, aby mogli też młodszym kolegom, koleżankom pokazać, jak fantastycznie można studiować w naszym województwie, w Opolu. Cieszę się, że w maju na Błoniach będzie można nie tylko razem być ze sobą, ale również wysłuchać występu zespołu IRA, które myślę jest znane zarówno młodszej generacji, jak i ludziom w moim wieku. Tradycyjnie dwa dni to będą dni poświęcone muzyce, czyli koncerty. Jest to już jakby tradycją akademicką. W środę będzie przemarsz rzekinada studentów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego. No i myślę, że też innych studentów, którzy z innych uczelni się do nas przyłączą. No i planujemy szereg imprez dodatkowych typu sportowego, będzie też e-sport, można powiedzieć, będzie rajd z rektorem motorowy, także też już tradycyjny. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu, a w nim między innymi komentarz polityczny, rozmowa przy oknie, kalendarium oraz aforyzm na dobranoc. Życzę miłego wieczoru. Witam Państwa. Dzisiaj o tabletkowym wecie prezydenta, a jednak Duda mnie zaskoczy.
Pan prezydent będzie mógł wpisać sobie do CV kolejne zasługi dla Kościoła. A chodzi o tabletki, które tuż za granicą są dostępne w drogeriach przebadane i niezbędne. Prezydent Andrzej Duda nie podpisał stosownej ustawy, mimo że wcześniej podtrzymywał wszystkich w niepewności, sugerując, że być może Polska odbije się z ostatniego miejsca w Europie pod względem dostępności antykoncepcji. Stworzył nadzieję, po czym nie podpisał. Stanowisko pana prezydenta przedstawiła jego kancelaria. W wydanym oświadczeniu czytamy, wsłuchując się w szczególności w głos rodziców, pan prezydent nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożliwiających dostęp dzieci poniżej 18 roku życia do produktów leczniczych do stosowania w antykoncepcji bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców. Stanowisko pana prezydenta w tej kwestii nie jest dla mnie i pewnie dla większości z państwa zaskoczeniem, jednak użyta argumentacja znacząco osłabia merytoryczny wymiar decyzji. Tabletki dzień po pozostaną więc w Polsce niemal niedostępne, bo w przypadku, w którym największe znaczenie ma czas, wysyłanie pacjentek po receptę do ginekologa oznacza pozbawienie ich możliwości sięgnięcia po lek. Nastolatki, które zgodnie z polskim ustawodawstwem mogą legalnie uprawiać seks, ofiary gwałtów randkowych, które wciąż muszą udowadniać prokuraturze, że wystarczająco krzyczały, urodzą. A pan prezydent będzie mógł wpisać sobie do kajecika zasługi w niebie. A przynajmniej wysłużenie się instytucji, która to niebo wedle deklaracji ma reprezentować. No i cóż, zawsze uważałem, że najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania aborcji jest powszechnie dostępna i wolna antykoncepcja i jej wybór. No cóż, kobiety jak mają ukończone 18 lat mogą same decydować, a legalnie seks mogą uprawiać mając ukończone 15 lat. Dziękuję za uwagę. Patryk Stasiak, prezes zarządu Zakładu Komunalnego w Opolu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. No i szykuje nam się kolejna rewolucja w segregacji odpadów. I to już od 1 stycznia 2025 roku. Kolejna rewolucja. W mediach podkreśla się, że nie tylko o kaucjowanie chodzi. Ale co pan wie na temat tego nowego systemu, bo czasu zostało niewiele. No, dobrze pan to rozpoczął, bo faktycznie jest to rewolucja, która zdaje się nie mieć końca to raz, a dwa być w trybie ciągłym. Bo praktycznie my nie mamy niczego stabilnego i w tych odpadach praktycznie cały czas coś się zmienia właściwie w gospodarce, a precyzując w prawie odpadowym. Ale pamięta pan, że w czasach PRL-u nie potrafiono rozwiązać problemu skupu opakowań, butelek. I to się ciągnie. Jednej rewolucji nie kończymy, ale ogłaszamy następną. Znaczy, wtedy te skupy właśnie jeszcze jako taką funkcjonowały. Były skupy makulatury, no, pamiętamy to z tamtych lat i no, ja się trochę śmieję, bo wracamy do czegoś, co było, bo uznajemy, że to faktycznie było dobre i lepsze. No i tak ma być teraz. No to jak? Będę kupował płyn w butelce plastikowej, zdaje się do 3 litrów, zgadza bo to się? Nie wszystkie butelki plastikowe, zapłacę kaucję. I potem jak wykorzystam, to muszę zwrócić. Mogę zwrócić tę butelkę i dostanę to, co zapłaciłem. Dokładnie. Ale muszę mieć paragon? Muszę chodzić od sklepu do sklepu? Z tego, co czytałem ostatnio, bo wiadomo, jeszcze nie powstały końcowe przepisy, ale ma to być bez paragonu, bez po prostu potwierdzenia zakupu tej butelki, bo ta kaucja będzie w niej zawarta już widocznie na etykiecie tej butelki. To chodzi, to tyle jeśli o plastiki chodzi, a opakowania po płynach, butelki, szklane butelki. Podobnie tak samo, po prostu zakupiona butelka o danym kształcie, danej pojemności, szklana, objęta systemem kaucyjnym, co będzie odpowiednio oznaczone na tej butelce, podlega zwrotowi i w związku z tym będzie należała się takiemu konsumentowi, który ją zwróci, będzie zwrot kaucji. Wie pan, ja się trochę dziwię, że my odkrywamy coś, co na Zachodzie już dawno odkryto. Przecież w Niemczech, w sklepach tych wielkopowierzchniowych, sieciowych, wchodzi pan do sklepu, ma pan automat, widzę, ludzie przynoszą te plastikowe, wrzucają to, prasuje, przy kasie następuje. To już dawno działa. Dlaczego to u nas tego nie robią? Ja tylko jeden butelkomat ustawią na targowisku i jest wielka afera. Precyzując, to nawet nie trzeba jechać do Niemiec, nawet bliżej, w Czechach, w Jaseniku, w Kauflandzie jest świetny butelkomat. My w Opolu wprawdzie mamy takie trzy butelkomaty, ale to jest taki prekursorski nasz projekt, bo czuliśmy, że to gdzieś się pojawi w przestrzeni w późniejszym czasie.
Teraz widać, przyspieszyły te prace nad tą legislacją, która mówi o systemie kaucyjnym. Niemniej jednak on nie do końca będzie szczęśliwy. Dlaczego? System kaucyjny w tej postaci, jeżeli wejdzie, oczywiście oznacza mniejsze wytwarzanie odpadów, lepszą zbiórkę, więcej surowców, które trafiają do procesu recyklingu. Niemniej jednak dla systemu odpadowego w Polsce będzie oznaczał wzrost kosztów. Ktoś musi za to zapłacić. To jest raz. Dwa, z systemu znikną nam te drogocenne surowce, które teraz się znajdują w strumieniu, a więc butelki PET, butelki szklane, puszki aluminiowe, puszki metalowe. To wszystko są surowce bardzo chętnie pozyskiwane przez instalacje odpadowe. To są te odpady, na których po prostu instalacja może zarobić. Gdy wyjmujemy to z systemu w kaucję, czyli to nie trafia do pojemników na odpady, zostają w pojemnikach na odpady, można by powiedzieć trywialnie, śmieci. Czyli te odpady, które niestety nie są surowcami, których los jest, który los powoduje, że ich zagospodarowanie jest drogie i instalacja nie może sobie częściowo zrekompensować tych kosztów za pomocą tych surowców, które wcześniej miała w strumieniu. Ale ta kaucja ma spowodować, że ja tego nie wyrzucę do śmietnika, tylko zaniosę do sklepu, a w tym sklepie to się spakuje i wyślę tam, gdzie można to przerobić. Puszki metalowe na przykład. Znaczy, ja nie mówię, że ta kaucja nie ma sensu. Oczywiście ona ma sens, ona jest bardzo potrzebna. Ona po prostu powoduje zmniejszenie wytwarzania odpadów, a więc coś, co jest bardzo istotne, bardzo ważne i co powinno być wprowadzone już dawno, tak jak pan słusznie zauważył. To się długo ciągnie w Polsce bardzo. To jest bodajże 12 rok rozmów o systemie kaucyjnym. No miejmy nadzieję, że w końcu się uda, ale ludzie, którzy są bliżej odpadów, bliżej przetwarzania odpadów, mają jedno tylko życzenie, aby ten system był równolegle wprowadzony z tak zwanym ROP-em, czyli rozszerzoną odpowiedzialnością producencką. No właśnie. Bo oprócz tych dobrych odpadów, tych surowców, mamy jeszcze w całej gospodarce odpadowej takie opakowania, takie tworzywa, które do recyklingu się nie nadają. Wytwórcy produkują, pakują nam różnego rodzaju produkty w te opakowania, a my mamy problem z zagospodarowaniem tych odpadów. Wprowadzając te opakowania na rynek, producent powinien ponosić bardzo konkretną opłatę za to, że wprowadza odpad, który jest wysoce problemowy w gospodarce odpadami. Producentowi bardziej opłaca się kupić w hucie nowy słoik czy nową butelkę, niż wykorzystać tę, która wraca do ponownego wykorzystania. No zgadza się. Te produkty z recyklingu wcale nie są tańsze. One często poprzez to, że przechodzą przez energochłonny proces przetwarzania, no są droższe, no ale są bardziej ekologiczne. A panie prezesie, proszę powiedzieć, jak dotychczas wygląda sprawa wykorzystania, recyklingu tych opakowań plastikowych? Bo nie słyszę, żeby powstawały fabryki, które przetwarzają te butelki. A natomiast pokazuje się obrazki z dalekich stron świata, pięknych wysp, które są zasypane plastikami. No bo łatwiej to załadować na statek i wypchać to gdzieś daleko. Bez dwóch zdań tych instalacji jest niewiele. Nie wspiera się ich odpowiednio. Powinno być duże wsparcie, przełożenie na instalacje do recyklingu tworzyw. Niemniej jednak takie odpady, jak podana przez pana butelka plastikowa, to bardzo dobry surowiec, znajdujący zbyt. Jest na ten surowiec zbyt. No, ale co z takiej butelki się robi? Następną? Ponownie przetwarza się, to znaczy z butelek PET na przykład robi się bluzy polarowe, bo to jest ten sam materiał. No pewna bardzo. Marka samochodów osobowych nawet się chwali, że poszycia siedzeń są wykonane właśnie z butelek PET. Także on przybiera inny zupełnie kształt, inną formę, wchodzi w inny produkt i tam można go po prostu wykorzystać. To dobrze, gdyby ustawodawca, zapowiadając tę rewolucję od 1 stycznia 2025 roku, nie tylko nas, klientów, obarczył, bo słyszę, że trzeba będzie zmienić swoje podejście do segregacji i tak dalej, ale by pomyślał o całym ciągu technologicznym, że coś z tymi odpadami później trzeba zrobić. Trochę czasu mamy mało, więc podejrzewam, że jeszcze nie raz się spotkamy do końca roku, bo ogromne zadania przypadają nie tylko nam, klientom, ale samorządom, przedsiębiorcom, którzy już protestują i mówią, że od 1 stycznia tej rewolucji niestety nie da się wprowadzić.
No, będzie to bardzo, bardzo trudne. Na razie skoncentrowaliśmy się na obowiązkach nas, klientów, w tej nowej reformie, rewolucji dotyczącej segregacji odpadów, ale nowe obowiązki dotyczyć będą także samorządy, nowe samorządy i przedsiębiorców. A przedsiębiorcy już narzekają, że w tak krótkim czasie tej rewolucji nie da się sprawnie przeprowadzić. Ale to już jest temat na oddzielne spotkanie. Na razie bardzo dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był Patryk Stasiak, prezes zarządu Zakładu Komunalnego w Opolu. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Mamy koniec maja 1985 roku. Oto przed Państwem uczestnicy ogólnopolskiego konkursu Najlepsi w zawodzie. Prosimy, przyjrzeć się dokładnie, bo być może wśród finalistów są fachowcy nam doskonale znani. Hasło "Tylko wiedza i fachowość dają zadowolenie z wykonywanej pracy" dziś brzmi tak bardzo obco, bo dziś kasa jest ważniejsza od wiedzy. Niestety. A tu sprawdzian kroju i szycia. Kto ma taki fach dziś w ręku, ten garnitur na wesele uszyje sobie sam. Pani instruktorka spokojnie tłumaczy. Papierowy krój sukienki wycinamy nawet z gazety. Obniżamy koszty produkcji. Fastrygujmy nicią białą. Dodaje. Lepiej widać. A tu już egzamin na stolarza. Skupienie, odwaga i precyzja w trzymaniu hebla i stolarskiego młotka. Bo hasło "Zakłady doskonalenia zawodowego uczą, kształcą i doskonalą" zobowiązuje. Kazik, czy ty dobrze trzymasz tę piłę? Czytamy z oczu przerażonego robotą kolegi Michała z Lublina. A w tej sali trwa egzamin ze szlifowania. Ci dwaj koledzy przygotowują się do sprawdzianu. Wszystko zgodnie z wywieszką na ścianie. Okulary ochronne mają tylko ci, co szlifują. Dawniej fachowcy nie robili nic na oko. Sufmiarka była podstawowym narzędziem pomiarowym. Tu na tej fotografii uczeń Felicjan dokonuje pomiaru wyciętej części kuchennego stołka. Oto sala, gdzie sprawdzane są umiejętności praktyczne przyszłych tokarzy. Hasło na ścianie zobowiązuje. Zadanie proste. Toczymy wałek o średnicy 20 cm. Dobierz odpowiednią szybkość skrawania. Brzmi zadanie konkursowe. Źle wyliczona szybkość to koniec marzeń o dyplomie tokarza. A tu widzimy prace dyplomowe. Urządzenia być może toporne, ale pożyteczne. Bardziej praktyczne są ubiory prezentowane na okolicznościowej wystawie. Grupa uczniów zaprezentowała spodnie robocze z opcją wykorzystania w niedzielę. Taki był wtedy trend oszczędnościowy. Wśród praktycznych przedmiotów wykonanych przez młodzież naszą uwagę zwraca domowa węglarka i metalowa kaseta na pieniądze. To był bardzo udany finał. Dziękujemy instruktorom i uczestnikom tego konkursu, zdaje się mówić przewodniczący Centralnego Konkursu Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Sprawny uczeń w zawodzie to sukces ucznia i jego nauczyciela, dodaje, wyczytując nazwiska laureatów. Bo zwieńczeniem edukacyjnego trudu są nagrody, dyplomy i gratulacje. Każdy z laureatów otrzymuje dwie wiertarki ręczne, widoczne na tym zdjęciu. Radość na twarzach laureatów wyraża zadowolenie z przyznanej nagrody. Choć Jarek, pierwszy z lewej, marzył o małym modelarzu. Kilka lat temu zapanowała moda na magistra. Spawacz, kafelkarz czy krawcowa popadli w niełaskę. Więc o prawdziwego fachowca jest dziś bardzo trudno. Na koniec rzut oka na eksponaty, wykonane na zajęciach praktycznych w zakładach pracy przez uczniów, fachowców w swoich zawodach. Ciekawe, czy wrócą czasy, kiedy polski hydraulik będzie doceniony nie tylko we Francji czy Niemczech.
ucięty język nie odrasta. Rozmowa ma więcej szczęścia.